Szanowni Państwo, ogromnie miło mi jest powitać Państwa na dyskusji w Muzeum Żydów Polskich POLIN, na dyskusji, której przedmiotem jest książka profesora Andrzeja Nowaka o historii nie dla idiotów. Może przedstawię się, nazywam się Maciej Janowski, pracuję w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk i jestem niezwykle zaszczycony i stremowany tym, że zaszczyt moderowania tej dyskusji przypadł mi w udziale. Sądzę, że nie trzeba naszych dyskutantów Państwu przedstawiać, bo są postaciami powszechnie znanymi. Można tylko przypomnieć w kilku słowach, że pan profesor Antony Poloński jest wybitnym specjalistą od historii Polski, Europy Środkowo-Wschodniej oraz historii Żydów, przede wszystkim w XX wieku, i jego zainteresowania badawcze ewoluowały od badania politycznej historii Polski międzywojennej ku problematyce również chronologicznie szerszej, a także problematyce historii Żydów i stosunków polsko-żydowskich, i liczne prace temu poświęcił, a wspomnieć chyba warto jego osiągnięcie, jakim jest czasopismo POLIN poświęcone historii Żydów polskich. Pan profesor Andrzej Nowak jest znanym badaczem historii XIX i XX wieku, przy czym rozpoczął jako XIX-wiecznik i badacz stosunków polsko-rosyjskich, a następnie rozszerzył swoje zainteresowania również na dzieje wieku XX i historię Polski. No a ostatnio, jak wiemy, ma bardzo ambitny zamiar przedstawienia całej syntezy historii dziejów Polski w wielotomowym wydawnictwie. Mnie się wydaje, że najlepiej będzie, jeśli zanim rozpocznę zadawanie jakby pytań obu dyskutantom, żeby oddać głos panu profesorowi Nowakowi na kilka minut, żeby powiedział kilka słów o książce, która będzie przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za tak liczne przybycie na to spotkanie, mimo pogody arcysympatycznej, która sprzyja raczej spacerom i odpoczynkowi przed weekendem. Tematyka, którą ta książka podejmuje, nie jest na pewno łatwa, bo książka ta składa się jakby z dwóch głównych części. Jedna to rozmowy z historykami i śmiem twierdzić naprawdę z najwybitniejszymi historykami naszego regionu, zarówno mieszkającymi tu w Polsce, jak i za granicą. Poczynając od Stefana Kieniewicza, już niestety od dawna nieżyjącego. Te rozmowy były prowadzone w ciągu ostatnich 30 lat, a więc obejmują także wybitne postaci polskiej historiografii światowej, które już niestety od nas odeszły, a więc jeszcze profesora Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, potem także takie postaci jak Roman Szporluk, to są profesorowie odpowiednio Yale University, Harvard University i jeszcze raz Harvard University, poprzez Tomasza Łubieńskiego, historyka nie akademickiego, ale przecież bardzo ważnego w naszych debatach polskich wewnątrz, jeśli można tak powiedzieć, historycznych, od jego sławetnej, słynnej książki Bić się czy nie bić, wydanej już przeszło 40 lat temu, a wsadzającej kij w mrowisko w sprawach oceny naszych powstań narodowych XIX-wiecznych. I tak, idąc bliżej ku wybitnym postaciom współczesnej polskiej historiografii, Henrykowi Samsonowiczowi, Andrzejowi Walickiemu, Andrzejowi Paczkowskiemu, zamykam ten cykl rozmów najmłodszym moim rozmówcą, czyli panem profesorem Antonym Połońskim z Uniwersytetu w Oksfordzie, a później Brandeis University w Stanach Zjednoczonych. I można się zapytać, no ale po co rozmawiać z historykami, co może być ciekawego w rozmowie między historykami dla szerszej publiczności? Otóż myślę, że
w momencie, kiedy debaty historyczne wciąż wydają się pobudzać naszą wyobraźnię, kiedy wciąż nas przyciągają spory o nie tylko takie zagadnienia jak ocena powstań, jak historia bohaterska versus historia ofiar, jak kwestia stosunków międzynarodowych, między narodami, między sąsiadami w historii, ale także problematyczne staje się samo pojęcie faktu i przeczy się znaczeniu faktów przy zalewie publicystyki, czasem nie najlepszej powiedziałbym, choć to nie nam sądzić, ale w każdym razie często upraszczającej wiele zagadnień historycznych, spojrzenie przez pryzmat doświadczenia życiowego, zawodowego ludzi, którzy parają się kilkadziesiąt lat historią i osiągnęli w tym zakresie naprawdę ważkie wyniki, może być jakimś punktem odniesienia do tych właśnie debat na temat historii współczesnej i nie tylko. Druga część składa się z moich tekstów, w których w pewnym sensie podejmuję te same wątki, te same tematy, które pojawiają się w rozmowach z historykami przeze mnie wymienionymi, ale już wyłącznie to są moje odpowiedzi. To jest próba, że tak powiem, mojego własnego udziału w tej debacie, której mam nadzieję ważnym ciągiem dalszym czy kontynuacją będzie dzisiejsze nasze spotkanie. Nie przedłużając, a bardzo zachęcając Państwa do ewentualnego sięgnięcia do tej książki, chcę powiedzieć, że jak każda książka, ale ta może nawet więcej niż każda, wiąże się z długiem zaciągniętym u wielu osób. Przede wszystkim u rozmówców moich, których już wymieniłem i wszystkim im jestem winien wielką wdzięczność, że zgodzili się podzielić swoim doświadczeniem życiowym. Bo to zresztą jest szczególnie, myślę, ważny i być może nawet atrakcyjny, ośmielę się tak powiedzieć, element tej książki, a mianowicie jak historia oddziaływuje na historyków. Na przykład kiedy Richard Pipes i Henryk Samsonowicz z różnych punktów widzenia wspominają, no akurat tutaj Richard Pipes o tym nie mówił, ale w innej rozmowie ze mną o tym wspominał, no jak przyjmowali defiladę, którą odbierał tutaj w Warszawie Adolf Hitler, bo Richard Pipes wyjechał tuż potem, miał to szczęście, że mógł wyjechać z Warszawy. Henryk Samsonowicz żyje do dzisiaj w tym samym mieszkaniu, w którym wtedy mieszkał jako chłopiec dziewięcioletni. Z innego punktu widzenia opisuje to Andrzej Walicki, potem zetknięcie z komunizmem z bardzo różnych perspektyw, czy spotkania z polskością dla ludzi, którzy z Polski się nie wywodzą, jak profesor Połoński, który przez filmy Wajdy, jak go w końcu dopytałem, do tej polskości doszedł nie przez Sienkiewicza, nie przez pana Tadeusza, jak kilku innych rozmówców, ale przez Wajdę. Więc tego rodzaju jakby spotkania między historią a życiem są ważne i to, że autorzy tych, czy powiedzmy moi rozmówcy, a więc w pewnym sensie współautorzy tej książki zgodzili się podzielić taką, no nawet do pewnego stopnia można powiedzieć intymną historią swoich spotkań z dziejami przez duże D, jest dodatkowym powodem mojej wielkiej wdzięczności wobec nich. Ale chciałem także bardzo serdecznie podziękować wydawnictwu literackiemu, które przepięknie tę książkę, podobnie jak wcześniejsze, które miałem zaszczyt w tym wydawnictwie drukować, opublikowało i wiem, że na sali jest obecna pani prezes wydawnictwa, pani Zaręba, jest obecna pani redaktor naczelna Małgorzata Nycz i nowa redaktor naczelna pani Jolanta Korkuć, całemu zespołowi wydawnictwa literackiego za tę książkę tak pięknie wydaną chciałem z serca podziękować. I mógłbym podziękowania, powinienem właściwie ciągnąć długo jeszcze, ale rozumiem, że nie po to Państwo tutaj przyszliście, żeby moich potrzebnych na pewno z mojego punktu widzenia podziękować, słuchać. Raz jeszcze wszystkim, którzy pomogli mi tę książkę wydać z serca dziękuję i oddaję głos panu profesorowi Janowskiemu. Dziękuję bardzo. I ja chciałem właśnie nawiązać do tego, co pan profesor wspomniał o momentach, w którym życie historyków i historia się przeplatają. Kiedy czytałem rozmowę, którą panowie między sobą przeprowadzili właśnie i która w tej książce jest opublikowana, to zwróciłem uwagę na takie sformułowanie, które pan profesor Poloński w pewnym momencie
w książce wygłasza. Mianowicie wspominając jednego ze swoich nauczycieli w Oksfordzie, pan profesor mówi coś takiego, że w ogólności są dwa typy historyków, czy też dwa sposoby, w jakie historyk staje się zafascynowany historią. Jedni historycy zafascynowani są tym, że historia w taki niesamowity sposób tłumaczy nam współczesność, że dzięki historii możemy podobieństwa między naszymi a dawniejszymi czasami lepiej zrozumieć. A inni historycy zafascynowani są tym, że historia jest w taki fascynujący sposób odległa od współczesności, że wszystko jest tam inaczej, że przez historię poznajemy świat, który jest fundamentalnie odmienny od naszego. To ogrom bardzo utrafiło to w moje, jakoś w moje myślenie. Zacząłem się zastanawiać, do której z tych grup sam należę. Mam wrażenie, że do tej drugiej. I chciałem, jeśli można, rozpocząć zapytania panów o prośbę o rozwinięcie tego wątku i umiejscowienie jakby samych siebie w tej... W tym dualizmie, prawda? Proszę, panie profesorze. No, dziękuję bardzo. Przed mojej wypowiedzi chciałem mówić, jak szczęśliwy jestem tu być tutaj i też chcę gratulować profesora Nowaka dla tej książki, dla wydania tej książki, która jest bardzo ważną, bardzo ciekawą książkę. Ja to właśnie polecam bardzo silnie. Też jestem honorowany, że jestem właśnie jeden z wśród dużo wybitniejszych historyków. Jest też wywiad ze mną. No, wracając do tego, tej różnicy między ci historycy, którzy zajmują się historią, bo chcą rozumieć dzień dzisiejszy i ci, którzy chcą oderwać się od dnia dzisiejszego, to było w pewnym sensie moją krytykę, ten mój tutor James Campbell, bardzo znany i słynny historyk anglosaskiej, bo ja odwrotnie się zaangażowałem w historię, bo ja chciałem wyjaśnić, będąc w południowej Afryce, który był kraj dosyć problematyczny w tych czasach, i wyjaśnić, jak mi rozwijały tam, jak tę sytuację rozwijała, że my żyliśmy w kryzysie przedrewolucyjnym i też my byliśmy daleki od Europy, ale byliśmy Europejczycy i chcieliśmy rozumieć nasze korzenia. Ja miałem bardzo dobrym nauczycielem w szkole, który nas wyjaśnił, kiedy zaczął mówić o rewolucji francuskiej, że jeżeli ktoś chce zrozumieć rewolucję francuską, musi rozumieć, co to jest sytuacja przedrewolucyjną. Potem zaczął mówić i potem mówił, jeżeli chcesz rozumieć, co to jest sytuacja przedrewolucyjna, trzeba patrzeć przed okniem. No i tak było w tych latach, więc dla mnie ja właśnie silnie odrzuciłem pogląd, że historia jest tylko coś, które nie ma żadnego znaczenia dla nas. I muszę też powiedzieć, że to można nauczyć dla dnia dzisiejszego od historii anglosasów. To nie znaczy, że trzeba zawsze uniknąć anachronizm. To jest jeden z najważniejszych rzeczy, które historycy muszą nauczyć. Przeszłość jest inna niż dzisiaj. Jest taki słynny angielski pisarz, który mówił, że przeszłość to jest zagraniczny kraj. To jest zagraniczny kraj. Trzeba rozumieć język tego kraju, trzeba rozumieć, dlaczego ten kraj jest inny od naszego. Toynbee właśnie powiedział, że co jest fascynujące w historii, że ludzie zupełnie innych od nas chodzili w tych halach. To można to sam powiedzieć tu w Polsce i też w Anglii. Ale muszę powiedzieć, że choć bardzo dużo nauczyłem od James Campbell, ja zawsze jego powiedziałem, że jego izolacja od dnia dzisiejszego jest w pewnym sensie chodzenie od dnia dzisiejszego. On się zgodził, mówił, że ja nienawidzę dzień dzisiejszy. I dla mnie to jako stosunek to nie było do akceptowania. Muszę też powiedzieć, jak profesor Nowak mówił, że też James jeszcze nie żyje na nieszczęście.
Myślę, że w moich osobistych wyborach na pewno na początku była raczej ścisła więź między otaczającą rzeczywistością polityczną, a zainteresowaniem historią. Znaczy pewnie nie w dzieciństwie, bo interesowałem się od dzieciństwa historią, ale to pewnie tak jak wielu przez pryzmat lektury czytanej w domu, trylogii Sienkiewicza, czy Gąsiorowskiego, opowieści o ułanach księcia Józefa. Ale w takim już bardziej dojrzałym wyborze historii jednak przeszedłem od pierwotnego wyboru średniowiecza, bo z tą intencją przystępowałem do edukacji uniwersyteckiej, szybko do historii Rosji XIX i XX wieku, no bo to był rok 78, 79, 80, a więc strajki, Solidarność, stan wojenny i cała literatura drugiego obiegu, która zaczęła wtedy docierać szerzej do publiczności, której część stanowiłem. Nawet profesor, który był moim promotorem, Władysław Serczyk, sam pożyczył mi swój egzemplarz Kucharzewskiego, dzieła Od Białego Caratu do Czerwonego, i ten tytuł właściwie mówi wszystko. No skoro Od Białego Caratu do Czerwonego, to znaczy interesuje mnie, skąd się wziął ten system, który nadal nas prześladuje. To była dla mnie bezpośrednia inspiracja do zajęcia się Rosją i myślę, że nie da się wykluczyć jednego z tych rodzajów zainteresowania, o którym pan profesor mówił, pan profesor Janowski, nawiązując do wypowiedzi z rozmowy z profesorem Połońskim, bo zawsze będą ludzie, którzy będą odkrywali w historii egzotykę, całkowicie różną od własnych czasów, czy to nie lubiąc własnych czasów jako złych, nieciekawych, szarych, nudnych, czy podłych wręcz, i szukając ucieczki w pięknej, wyimaginowanej przeszłości, albo też po prostu w zupełnie obcej przeszłości. Jak ktoś się zajmie ruchem cen zboża w Gdańsku na początku XVII wieku, to prawdopodobnie ma to małe przełożenie na, no nie wiem, może ekonomicznie da się to jakoś przełożyć na zagadnienie. Początki kryzysu I Rzeczypospolitej to... I już potem krok do rozbiorów, to też może być... No można, tak, tak. Ale wyobrażam sobie takiego suchego, ekonomicznego historyka, który nie przejmuje się specjalnie odniesieniami do aktualności. Natomiast no, wystarczy przypomnieć sobie początki historiografii, które oczywiście znamy, o których się uczymy. No, Herodot szukał egzotyki. Ale nawet on udziela odpowiedzi na to pytanie, szuka odpowiedzi na to pytanie, skąd się wzięła nasza wojna. A Tukidydes tylko tym się interesuje, skąd się wzięła nasza wojna, skąd jest ten początek zła, arche kakon, to znaczy skąd się to zło wzięło, które mnie dotyka osobiście, niszczy moją ojczyznę, mój kraj, czyli Ateny. No i to jest początek historiografii. Historiografia nadal, chyba w XXI wieku, nadal między tymi dwoma biegunami, Herodotem i Tukidydesem, się rozwija. I nie daj Boże, żeby któryś z nich połknął ten drugi. Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że domyślałem się, że odpowiedź obu panu profesorów będzie taka, to znaczy, że dadzą prymat tym historykom, którzy bardziej widzą jak gdyby historię jako genezę teraźniejszości. I w związku z tym nawet następne pytanie już sobie przygotowałem w oczekiwaniu, że właśnie w ten sposób moi rozmówcy odpowiedzą. A mianowicie, dobrze, więc oczywiście jest historia w jakiś, w taki czy inny sposób oddziałująca na teraźniejszość i historycy, nawet tacy jak Herodot, interesujący się egzotyką, w jakiś sposób przez tę egzotykę próbują coś zrozumieć z epoki, w której żyją. I chciałbym nawiązać tutaj do jednego bardzo klasycznego tekstu filozoficznego dotyczącego historii sprzed już ponad 100 lat, a mianowicie do szkicu Fryderyka Nietzschego o pożytkach i niebezpieczeństwach historii dla życia. Szkicu, który kiedyś zrobił na mnie ogromne wrażenie. No i pomyślałem, że jest to bardzo dobra okazja, aby dwóm wybitnym badaczom zadać też w odniesieniu do tego szkicu pytanie. Mianowicie pisze w tym, to długi jest tekst, ja oczywiście nie będę go streszczał, ale jedną myśl z tego szkicu chciałem przytoczyć. Pisze Nietzsche coś takiego, że oczywiście jest historia, jest niebezpieczeństwem, jeśli historia jest w służbie propagandy. To jest jasne.
oczywiste i nie musimy, i wszyscy byśmy się, jak tu siedzimy, na to zgodzili. Ale on pisze coś więcej. On pisze o sytuacji o wiele mniej oczywistej i takiej, powiedziałbym, bardziej tragicznej, w tym sensie, że pokazującej pewien prawdziwy problem. Mianowicie, a co się dzieje wtedy, kiedy historyk jest naprawdę uczciwym historykiem, który chce uczciwie badać i zrozumieć przeszłość, a jeśli tak, to stara się z maksymalną empatią do tej przeszłości podejść, tak aby zrozumieć mechanizmy wyboru, mentalność, hierarchię wartości swoich bohaterów, a jeśli tak robi, to jak gdyby chcąc, nie chcąc staje się relatywistą, prawda? Być dobrym historykiem naraża nas na niebezpieczeństwo relatywizmu, ponieważ zaczynamy, jeśli można tak powiedzieć, zbyt dobrze rozumieć najróżniejsze hierarchie wartości, najróżniejsze światopoglądy, co uniemożliwia nam działanie w naszej konkretnej epoce, kiedy wymagane jest, żebyśmy jakieś takie czy inne decyzje podjęli. I jak gdyby nie wchodząc w to, czy to jest racja, czy nie, myślę, że problem jest ważny i chciałem to właśnie niczeańskie pytanie panom profesorom zadać. Więc jeśli historia jest z życiem powiązana, to jakie są pożytki i niebezpieczeństwa historii dla życia? No, na początku bym chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobrze, że o Herodot tu kiedyś mówimy, ale w zasadzie historia jako dyscyplina współczesna zaczyna się w początku XIX wieku, kiedy ludzie jak z szkoły Göttingena, przede wszystkim Hegel widział, że przeszłość jest zupełnie inna od dnia dzisiejszego. W sztukach Szekspira Rzym jest zupełnie jak Anglia z czasu Elżbiety. Więc to jest nowa dyscyplina w XIX wieku i to jest dlaczego dla Nietzsche to też stworzył problem. Mnie się wydaje, że są dwie odpowiedzi do tego problemu. Po pierwsze, absolutna neutralność czy odebranie się od swoich poglądów nie jest możliwe. Więc każdy ma swoje poglądy i każdy będzie potępić te rzeczy, które traktują jako złe. Kilka rzeczy są naturalnie złe, ale inne mniej. Więc ja myślę, że ten problem relatywizm nie jest taki groźny, jak Nietzsche sam to wyobrażał, ale Nietzsche miał te inne problemy. Myślał o zniknięciu społeczeństwa, gdzie są herosy. I to jest dlaczego on myślał, że im mniej się rozumiem, im lepiej dla przyszłości. Ja bym raczej dzielił historyków między tymi, którzy myślą o społeczeństwo jako coś, które można zmienić, gdzie są różne interesy, gdzie jeżeli mówimy o naród, ten naród powstał w pewnym okresie i można się zmienić i że są różne sposoby rozumienia historii tego narodu. Muszę powiedzieć, że we wstępie do tej książki jest bardzo dobrze wyjaśnione, dlaczego taka historia jest potrzebna. Ale inna historia, która jest niebezpieczna, jest historia, która mówi, że społeczeństwo jest zawsze to samo, że naród zawsze istniał i że cel historyka jest pomagać w stworzeniu tego tożsamość narodowe. I że ten tożsamość nie zmieni, to tylko jest kwestia, jak właśnie utwierdzić, że na przykład w przypadku Polaków, że Polacy zawsze byli bohaterami i męczenników. Więc to jest właśnie ten podział, raczej niż ten podział, ten problem neutralizm. I to jest problem, który jest do dnia dzisiejszego. To jest jasne, że nie w wszystkich rzeczach profesor Nowak i ja zgodzi się, ale my możemy nad tymi tematami spokojnie rozmawiać, bo my myślimy o historii, która jest bazowana nad faktów i który w pewnym sensie reflektuje nasze spojrzenie nad przeszłości i fakt, że przyszłość jest inna niż przeszłość i jest bazowana nad innych zasadach.
Ja oczywiście nawiążę do tego pytania, które pan profesor postawił, tylko przypomnę, że Nietzsche w swoim tekście jakby wyróżnił trzy typy uprawiania historii. Jeden monumentalny, to znaczy taki właśnie, w którym sławi się herosów, w którym się mówi o tej zawsze wielkiej przeszłości danej wspólnoty i buduje się niejako pomniki tej przeszłości. I jej przeciwstawia historię krytyczną, która wciąż szuka jakichś błędów, szuka jakby tego, co złe w historii i raczej tutaj metaforą roli historyka jest rola prokuratora czy śledczego, który szuka rozmaitych przesłanek zbrodni i dowodów na złe postępowanie w przeszłości naszych przodków. No i trzeci rodzaj, który poniekąd odpowiada temu zainteresowaniu przeszłością jako egzotycznym krajem, czyli historia antykwaryczna. Interesujemy się historią dlatego, że jest martwa i ciekawa. To są takie sympatyczne obiekty, które możemy ustawić w gablotce i zbierać, kolekcjonować. Takie podejście do historii też oczywiście występuje. Otóż myślę, że pewna fałszywa sytuacja, która wytworzyła się w ostatnich co najmniej kilkudziesięciu latach, tak jak ja ją obserwuję, jest taka, że przedstawia się jako jedyną historię naukową, historię krytyczną. To jest nieporozumienie. Wszystkie trzy rodzaje historii mają prawo istnienia, obecności w historiografii. I cały urok historii polega na tym, i tu przechodzę do odpowiedzi na pytanie pana profesora, że właśnie wszystkie trzy powinny się mieścić w historii, że jeżeli powiemy, że tylko jedna z nich, to zaprzeczymy właśnie tej cesze historii, na której omówieniu panu profesorowi zależało, czyli skłonności do spojrzenia z różnych perspektyw na rzeczywistość. Z perspektywy krytycznej, proszę bardzo. Ale jeśli ktoś powie, że tylko krytyczna jest obowiązująca, to popełni błąd, bo historia nie składa się tylko ze zbrodni, nie składa się tylko z ofiar. Historia składa się także z bohaterów, składa się także z pięknych kart, składa się ze wspaniałej kultury zbudowanej. I jedno i drugie jest. Jest miejsce w historii na pomniki i na oczywiście akty oskarżenia. I jeśli historyk wyobraża sobie siebie wyłącznie w roli oskarżyciela, myślę, że naraża się w dodatku na pewne wielkie ryzyko, psychologiczne powiedziałbym ryzyko, własne już względem siebie samego. To znaczy ja jestem lepszy od tych wszystkich, o których piszę. I to jest niebezpieczne, myślę, dla człowieka, który przyjmuje konsekwentnie taką rolę osądza. No mogę wymienić nie historyków, tylko publicystów, którzy tym się zajmują, po prostu pokazują jakieś no, same winy, wymyślają je. Nie będę wymieniał żadnych nazwisk, ale każdy może tutaj sobie podstawić. Spowiedź z cudzych grzechów. Tak, spowiedź z cudzych grzechów, najczęściej z grzechów naszych przodków. Więc myślę, że urok historii polega na tym, że właśnie możemy przeciwstawić czy skonfrontować między sobą różne spojrzenia. I tu się zaczyna właśnie problem wtedy, kiedy jedna perspektywa historii chce powiedzieć, jestem ostateczną, jestem tą, na której kończy się badanie historyczne. Otóż badanie historyczne niemal nigdy się nie kończy. No niemal, no bo są pewne rzeczy, które raz ustalimy, jaki miał numer buta, prawda, rycerz, który poległ pod Grunwaldem, to możemy ustalić. Ale inne szczegóły i całą wymowę bitwy pod Grunwaldem no będziemy ciągle na nowo odkrywali z różnych perspektyw. Także myślę, że rzeczywiście historia uczciwie uprawiana jest historią spojrzeń z wielu perspektyw, które będą wciąż w dialogu między sobą, wciąż w konflikcie i radziłbym uważać na tych historyków, którzy mówią, że mają rację ostateczną i mogą osądzić całą resztę. No, zgodzę się, bo Oxenstierna, to znaczy kanclerz Krystyna Królowej Szwecji, raz powiedział, że historia to jest historia głupstwa, zbrodnia i nieszczęścia ludzkości. Jeżeli historia jest taka, po co to studiować? To jest, jak powiedział bohater James Joyce w Ulysses, to jest koszmar, od którego ja chcę obudzić się. I więc to trzeba, musimy znaleźć i dobra i zło stronę przeszłości, bohaterstwa i zdradę. I problem jest, jak bilansować.
Ale też chcę podkreślić, że krytyczny sposób rozumienia historii jest konieczny, aby uniknąć nie te same błędy, bo my chyba będziemy zrobić inne błędy, ale daję grupie taki przykład. Podczas wojny w Angola, to znaczy wojna trupów południowoafrykańskich przeciwko żołnierzy African National Congress, wśród przywódcy African National Congress były obawa, że jest dużo szpiegów, to znaczy agentów, wśród ich szeregach. I mieli rację, my to sam znamy od historii Polski. Ale oni właśnie zrobili kampanię przeciwko ci ludzi i no, dużo z nimi zginęli. I to jest, okazuje się, kilka z bardzo ważnych polityków było z tym zaangażowane. I oni nie chcieli właśnie tego, że to ma przyjść do publiczności. Ale to jest ważne dla zdrowia kraju. I to jest kwestia, to jest dlaczego ten relatywizm nie jest tak bezpieczny. Problem jest, jak właśnie były te zbrodnia w tym sensie i trzeba właśnie ich znaleźć i o tym mówić. Trzeba też wyjaśnić, dlaczego te rzeczy były możliwe. To w takich sytuacjach zawsze są ludzie, którzy są słabi, gdzie są aresztowane, są możliwe, że ich mogą być złamane. Ja pamiętam raz, ja byłem zaangażowany w różnych akcjach politycznych w południowej Afryce. My byliśmy w grupie, która organizowała różne rzeczy i ja na szczęście wyjechałem od kraju. To był sabotaż różnych rodzajów. I wśród naszej grupy był ktoś, który złamał pod presją policji. I jeden z moich przyjaciół dostał 9 lat w więzieniu z tego powodu, ale matka jego, on był urodzony tutaj w Pradze Warszawskiej, był bardzo bohatersko. I ona chodziła do Ministerstwa Sprawiedliwości w południowej Afryce, niejaki John Forster, później prezydent, który podczas wojny był internowany, bo był pro-Hitlera. I ona mówiła do jego: pan jest człowiek w przekonaniu i pan musi zrozumieć, że ludzie, którzy mają silne przekonanie, zawsze mogą zrobić głupstwa i mój syn jest podobny. Jeżeli pan jego wpuści, ja gwarantuję, że on odchodzi od kraju, odjedzie od kraju. I tak się stało. I właśnie ten Roman Eisenstein, on tak się nazywał, przyjechał do Londynu i ten właśnie, który nas zdradził, był w tym czasie w York, niedaleko Londynu. I ja zapytałem tego Romana, co my powinniśmy zrobić w stosunku do tego Adrian Lefkowicza. On jeszcze nie żyje, ten Lefkowicza. Mówił, jeżeli ty nie byłeś w celu, gdzie są ludzie, 5-6 ludzi, którzy mogą zrobić, co oni chcą z tobą, nie mają prawa o tym mówić. No i to jest fakt. Więc trzeba zrozumieć sytuację, która jest stworzona przez totalitaryzm XX wieku, ale też trzeba to potępić. To jest trudne właśnie zrobić i jeden, i drugi, ale to jest nasze zadanie. Przepraszam, jeśli można, tylko nawiążę, bo świeżo w głowie mam taką lekturę monumentalny, drugi tom biografii Józefa Stalina, napisany przez Stephena Kotkina, amerykańskiego historyka rosyjskiego pochodzenia. I czytałem z rosnącym, powiedziałbym, przygnębieniem ten tom obejmujący lata 1928-41, czyli w tym tak zwaną Wielką Czystkę i zabór między innymi ziem polskich, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. No, ponad 1000 stron na ten 13 lat czy 14 lat historii Stalina. I odniosiłem wrażenie, że autor, który od czasu do czasu jakby potępia Stalina, coraz bardziej ulega jego logice. To znaczy tak się wczuł, taki empatyczny się zrobił, że właściwie rozumie każde posunięcie Stalina, że właściwie to było mądre, właściwie trzeba tak było. I to pokazuje moim zdaniem no, ryzyko właśnie wyważenia tych dwóch rzeczy. Gdyby Richard Pipes to pisał,
Myślę, że nie miałbym takiego dyskomfortu, że no tutaj ktoś jakby powiela, powiedziałbym, propagandę Putina, bo pod pewnymi względami to jest tak, jakby się czytało dzisiejszą propagandę Putina. 23 sierpnia pakt Ribbentrop-Mołotow, właściwie mądry ruch był Stalina, dobry ruch, bo co on miał zrobić, to była najroztropniejsza decyzja, jaką można było podjąć. A ci wszyscy rozstrzelani tam w 1937 roku, to był jednak trochę niepewny element. Właściwie to sobie oczyścił przed pole, przed rzeczywiście czekającą konfrontacją. Więc tego rodzaju wejście jakby w mentalność, empatia, i zepchnięcie na bok kwestii potępienia zła, które no wydaje się trudne do pominięcia, do zakwestionowania, no też jest wpisane w ryzyko naszego zawodu i rzeczywiście cała sztuka jest umieć jakoś przejść między Scylną a Charybdą, Scylną empatii, a Charybdą no, jakiegoś relatywizmu moralnego, także głębokiego, przy takim problemie jak Józef Stalin, no bo jest wiele problemów, gdzie nie ma historycznych zagadnień, gdzie nie musimy, że tak powiem, się przejmować takimi dylematami. Ale no, myślę, że warto na takie niebezpieczeństwa też zwrócić. No, zgodzę się w sprawie Kotkina, że on bardzo dobrze zna te źródła i był pod silnym wpływem logikę tych źródeł i to jest zawsze problem, że trzeba stanąć trochę na uboku i zrozumieć, nie mogę, musi się wchłonąć w archiwach, ale jeżeli i w czasach wojny zimnej ludzie, którzy zrobią te takie historie, to zrobili też, bo chcieli pojechać do Związku Radzieckiego. Alec Knowe na przykład, który dobrze znałem, bo byłem w Glasgowie, zawsze nie mówił, co absolutnie wiedział, bo on chciał dostać możliwości wyjechać do Związku Radzieckiego. Ale dla Kotkina nie istnieje taka sytuacja i to trudno rozumieć, dlaczego on odebrał taką pozycję. To jest pól, że on jest tak ścisły związany, ale też on myśli, że mi, to znaczy Amerykanie w zasadzie, czy Zachód, jest odpowiedzialny dla faktu, że Rosja chodziła w kierunku dyktatorskim i że jeżeli mi lepiej ich traktowali, że, nie że wejście Polski do NATO jest dla niego wielki błąd, ale mi nie, to jest od jego poglądy polityczne i to jest dowód, że to jest nie tylko kwestia, że ktoś jest za silny, zaangażowany w archiwach, ale też, że trzeba być świadomy, co ja myślę, co są moje poglądy polityczne i o ile oni właśnie zrobią zły wpływ na co ja piszę. Wydaje się, że nie, to nie musi być prawda, że wszystko zrozumieć, to wszystko przebaczyć. Prawda? Można starać się jak najwięcej zrozumieć, a niekoniecznie to aprobować, ale kiedy to, co panowie profesorowie w tej chwili poruszyli, wydaje mi się, że jest czymś niezwykle ważnym w ogóle dla pracy historyka każdego i od każdej epoki. To znaczy konieczność wypośrodkowania między wejściem, jeżeli można tak powiedzieć, w buty badanej osoby, tak żeby ją maksymalnie zrozumieć, a zachowaniem pewnego dystansu i krytycyzmu. Jeden z najwybitniejszych, może w ogóle najwybitniejszy, polski historyk filozofii, Stefan Swierzaski, napisał kiedyś takie zdanie, że dobry historyk filozofii przedstawia poglądy każdego filozofa, którego bada, w ten sposób, żeby jego czytelnik był przekonany, że autor jest zwolennikiem tego filozofa, którego w danym momencie przedstawia. Pomyślałem sobie, kiedy to czytałem, to bardzo, znaczy nie bardzo łatwo, ale to można robić w odniesieniu do historii filozofii XIV-wiecznej, którą się profesor Swierzaski i XV-wiecznej, którą się profesor Swierzaski całe życie zajmował. Jest parę postaci życia publicznego w bliższych czasach, do których ta maksyma trudniejsza byłaby do zastosowania. Ale chciałbym, żebyśmy kontynuowali nie ten wątek teoretyczny, ale właśnie ten wątek dotyczący podejścia badacza do ofiar i prześladowań i tych wszystkich tragicznych doświadczeń, których no, pewnie wszystkie wieki w historii, ale może z naszego punktu widzenia najbardziej wiek XX był świadkiem. Ja myślę, że tak naprawdę to inne były też okropne, ale oczywiście dla osób żyjących w wieku XX bardziej ten wiek
się zapisał. Otóż w książce pana profesora Nowaka wielokrotnie powtarza się taki motyw myślowy, który mnie zafrapował. I muszę powiedzieć, że zafrapował i trochę nawet zdziwił. Muszę powiedzieć, że nie mam w tej chwili jednoznacznego poglądu, więc dlatego chciałbym skorzystać z okazji zadać pytanie. Mianowicie motyw, co zrobić z pamięcią o ofiarach. I jest, czy dobrze odczułem, czy może nadinterpretuję to, co w tekście jest napisane, coś, taka myśl w tej książce, że bez pamięci o ofiarach nie ma tożsamości zbiorowej, prawda? Że nasza tożsamość grupowa, narodowa, ale być może nie tylko narodowa, łączy się z pamięcią o ofiarach. I to mnie w pewien sposób zaskoczyło. Zacząłem się zastanawiać, czy ja w swojej własnej tożsamości narodowej polskiej rzeczywiście pamięć o ofiarach stawiałbym, a nie na przykład poczucie uczestnictwa w kulturze polskiej, prawda? Stawiałbym jako taki czołowy element budujący tę tożsamość. I dlatego ten problem wydał mi się interesujący. No więc gdzie jest, jaka jest rola tej pamięci o ofiarach i prześladowaniach, od problemu, o którym panowie już zaczęli tutaj mówić, we współczesnej grupowej tożsamości? Może teraz. To rzeczywiście jest ważny wątek chyba tej książki, nie tylko jeden z wątków, także rozmowy z panem profesorem Połońskim, który, pamiętam, zwrócił uwagę na pewną reakcję także w historiografii zajmującej się historią Żydów, historiografii żydowskiej, jeśli można tak powiedzieć, Salo Baron i jego krytyka płaczliwej historii Żydów, prawda? To znaczy, że sami Żydzi nie powinni tylko wspominać cierpienia i ofiar, bo nie tylko ona jest ich tożsamością. Ja przypominam sobie także taką pracę włoskiego historyka, klasyka mikrohistorii, który no też właśnie zwrócił uwagę na to, że człowiek nie żyje tylko swoim cierpieniem, to znaczy nawet ten, który zginął tragicznie, miał wcześniej jakieś życie i coś innego też było dla niego ważne, nie tylko cierpienie. Oczywiście są przypadki, że to cierpienie jest absolutnie najważniejsze i dominuje wszystko, ale zgadzam się tutaj z panem profesorem Janowskim, że nie możemy patrzeć na naszą historię, wszystko jedno, polską, będę mówił tylko o polskiej, wyłącznie przez pryzmat cierpień doznanych, ale jednocześnie mam wrażenie, że to jest zjawisko chyba międzynarodowe, powiedziałbym, czy powojenne, po II wojnie światowej, że wytworzył się rodzaj konkurencji w walce o miano największej ofiary. I to stało się ważną częścią polityk historycznych i chcąc nie chcąc, uczestniczymy w tym zjawisku, ulegamy mu, następuje przesunięcie jakby uwagi w debatach o historii właśnie na to, ile ofiar, jakie ofiary, które są ważne. No naturalnie jakby tutaj pewien standard, jeśli przepraszam, tak niezgrabnie można to wyrazić, wyznaczyła zbrodnia Holokaustu i pamięć o zbrodni Holokaustu. Ale właśnie w dużym stopniu zdominowanie tą zbrodnią pamięci zbiorowej, publicznej, uniwersalnej, globalnej nawet można chyba tak powiedzieć, choć chyba nie jest ona globalna, nie sądzę, żeby Holokaust był ważnym punktem odniesienia w Chinach czy w Indiach, czy we wszystkich krajach muzułmańskich, no ale powiedzmy w krajach Zachodu czy cywilizacji atlantyckiej pewnie można by o takim mówić, powoduje to, że inne grupy też szukają no, jakiejś swojej, powiedziałbym, tutaj obecności na tej mapie ofiar. I przykładem dla mnie może być choćby no, słynna książka Timothy Snydera, Bloodlands, czyli Skrwawione ziemie, gdzie przypomina on, że w latach 1933-1945 na obszarze, który niegdyś zajmowała pierwsza Rzeczpospolita, zamordowanych zostało co najmniej 14 milionów cywilów, wśród nich około 4 czy 5 milionów Żydów mieszkających na tym obszarze dawnej Rzeczpospolitej, no ale także 9 czy 10 milionów nieżydów zamordowanych jakby na podobnej zasadzie, to znaczy jako ludność cywilna. Nie mówię o sposobie mordowania, tylko o fakcie zabijania, no, że tak powiem, niewinnej ludności cywilnej. No i ze względu na
fakt słabej reprezentacji albo w ogóle braku reprezentacji tych cierpień, tych ofiar poza ludnością żydowską w pamięci globalnej, wytwarza się tutaj jakiś rodzaj napięcia, jakiś rodzaj no, rywalizacji. I myślę, że to powoduje, że coraz więcej piszemy, zwracamy uwagę na te zagadnienia i poniekąd uwewnętrzniamy taką właśnie perspektywę. Moim zdaniem ona ostatecznie nie jest dobra. Zgadzam się tutaj, że nie należy żyć tylko pamięcią ofiar, także własnych ofiar, ale z drugiej strony nie można, tak jak o tym pan profesor też powiedział, zapomnieć o tych ofiarach. To już Mickiewicz o tym pisał, prawda, że nie możemy zapominać, jeżeli zapomnimy o ofiarach poniesionych po to, żeby była ta kultura, o której pan profesor wspomniał. No nie byłoby polskiej kultury, a raczej nie byłoby pamięci jej ciągłości, nie byłoby języka polskiego, gdyby nie jego obrona z narażeniem czasem kariery, a czasem życia. No bo trzeba było walczyć o ten język w wieku XIX, czy w wieku XX, żeby on był. To samo dotyczy oczywiście kultury żydowskiej, żeby ona przetrwała, trzeba było w ogóle obronić jakąś grupę Żydów, żeby była ta grupa Żydów, nie została wyniszczona, prawda? A więc nawet kultura jako część najważniejsza naszej tożsamości, tu się zgadzam, no nie obchodzi się bez ofiar, nie tylko bez pracy, bo oczywiście kulturę tworzy praca, praca wielopokoleniowa, ale oprócz pracy w naszym położeniu geopolitycznym przez nasze, rozumiem, i Polaków, i Żydów, i wszystkie te inne narody, które wymienia w terminie ziemie skrwawione Timothy Snyder, no niestety nawet tożsamość kulturowa wiąże się z pamięcią ofiar w tym zakresie ponoszonym, a żebyśmy pozostali sobą. Pan profesor jako specjalista od historii Europy Środkowej bardziej niż wschodniej przecież znakomicie zna eseje Istvána Bibo, zwracającego uwagę właśnie na tę specyfikę naszego regionu, to poczucie, że nasze istnienie jest niepewne, że jest zagrożone. I to poczucie tych narodów między Rosją a Niemcami położonych, w skrócie rzecz biorąc, niejako wymusza obecność ofiar w naszej pamięci i spory stąd wynikające. Tak bym, przepraszam, że może za długo mówiłem, ale tak bym to ujął. No to są bardzo trudne, komplikowane problemy. Ja na początku bym zgodził się z profesorem Nowakiem, że to olimpiada cierpień jest zły i nie daje dużo rezultaty, że nie narody cierpią, ale ludzi. I ja się urodziłem w południowej Afryce, jak już mówiłem. Ja bardzo, no nie dobrze, ale nie, absolutnie nic nie cierpiałem podczas pierwszej, drugiej wojny światowej, tylko że biały chleb nie było dostępny. No, więc to nie są narody, to jest raczej ludzi i to trzeba to rozumieć. Po drugie, jeżeli myślimy o no, na przykład, bo jesteśmy tutaj w Muzeum Polinu, ludobójstwa Żydów, ten Holokaust, czy ludobójstwa Żydów, to było planowane i egzekwowane przez Niemców, czy rząd niemiecki, nacystowski. Ale ten rząd wszędzie w Europie, nie tylko we wschodniej Europie, ale też w zachodniej Europie, gdzie były państwa kolaborujące, dalej dużo zachęcił ci, którzy pomagali im i bardzo surowo karali ci, którzy przeciwstały. I to trzeba rozumieć i to wyjaśni dużo aspekty tego. I to jest właśnie siła książki Snydera, że on pokazuje całość tego problemu. To był jeden z największych tragedii ludzkości. 11 milionów, to jest ogromna liczba. Trudno jest właśnie rozumieć, co to znaczy taką liczbę. Jeżeli patrzymy na historiografię te stosunki, to są te stosunki, bo Polacy i Żydzi to nie są odrębne ludzi, grupy absolutnie, ale o ile są podrębne. Czy stosunki między Polacy i Ukraińcy, czy Polacy i Litwiny. Gdzie są te relacje, gdzie są te zbrodnie różnego rodzaju, to zawsze zaczyna się od apologetyki, od przeproszenia. A ja jestem przeciwko te przeproszenia, bo w zasadzie ci,
którzy przepraszają, nie są winni i ci, którzy powinno przepraszyć, albo jeszcze nie żyje, albo nie przepraszają. I ja myślę, że w takich sytuacjach jest potrzebna historia bazowana na faktach, na testymoniach i historia, gdzie historyk trochę próbuje wycofać się od swojej grupy czy od swoje same poglądy. Tam jest potrzebna empatia dla wszystkich. I ja wiem, my o tym mówiliśmy, że empatia dla źródeł ma swoje problemy, ale w sytuacji jak Europa podczas II wojny światowej, gdzie były dwie państwa totalitarne, które obydwie zrobiły straszne rzeczy, no to trudno porównać, można o tym spierać, czy Niemcy faszystowskie, czy hitlerowskie jest gorzej od Związku Radzieckiego. No to jest skomplikowana historia, ja nie chcę teraz, ale obydwie, liczba ofiar obydwu jest ogromna i nie możemy to uniknąć, ale teraz też ja pamiętam, że Miloš napisał poemat, który się nazywał Ocalenia, który napisał właśnie tu niedaleko w katedrale warszawskim. Mówił, że nie można żyć tylko z pamięci ci, którzy zginęli. Musimy mieć też, życie kontynuuje i cała historia też tej części Europy nie jest historia zabójstwa, jest też historia pozytywna i trzeba właśnie zrobić bilans między tymi dwoma historiami. Można jeszcze nawiązując jakby do fragmentu głosu panów profesorów i do wątku zasadniczego, który wprowadził pan profesor Janowski, mówiąc o relacji między cierpieniem, ofiarą, a innymi aspektami naszej tożsamości. Najpierw chciałem nawiązać do jakby ujęcia problemu ofiar przez Timothy Snydera i do tego też, o czym wspominał pan profesor Połoński, a więc, że cierpią ludzie, a nie narody. To prawda, oczywiście nie da się zredukować do, czy raczej poszerzyć do pojęcia narodu, cierpień pojedynczych osób. I to jest perspektywa Snydera, ale ona czasem prowadzi do zafałszowania historii, ponieważ Żydzi zostali wybrani jako naród przez Adolfa Hitlera, żeby ich unicestwić. Polacy zostali wybrani jako grupa narodowościowa przez Józefa Stalina w 1937 roku. To rzeczywiście była zbrodnia w pewnym sensie zapowiadająca na mniejszą skalę, bo wobec dużo mniejszej grupy, kategorię Holokaustu, ponieważ naród został wybrany tylko dlatego, że byli to Polacy, mieli zostać mężczyźni, praktycznie rzecz biorąc, wszyscy zabici. A więc kategoria narodu tutaj była ważna. I jakie ona ma znaczenie, nawiązuje do centralnego pytania pana profesora Janowskiego. Takie mianowicie, że właśnie w tej kategorii narodu mieści się pojęcie kultury, specyfiki kulturowej. Gdyby Adolfowi Hitlerowi chodziło o to, żeby zniszczyć żydowskość jako taką, nie tylko o ludzi mu chodziło, o zabicie iluś milionów ludzi, ale żeby zniknęła żydowskość całkowicie, razem z jej kulturą. Józefowi Stalinowi też chodziło o to, żeby uciąć głowę polskości, prawda? Temu służyła operacja katyńska, temu służyła próba eliminacji Polaków w Związku Sowieckim jeszcze przed II wojną światową. I właśnie w związku z tym pamięć o ofiarach, które zostały poniesione dlatego, żeby, no dlatego, że ktoś chciał zniszczyć kulturę, chciał zniszczyć tożsamość, staje się częścią tej tożsamości, która jest niesiona dalej. I tu przechodzę do drugiej kwestii, czy tej zasadniczej kwestii przez pana profesora podniesionej. Zgadzam się, że nie powinna to być dominująca czy wyłączna cecha. Karykaturą takiego ujęcia jest dzisiejsza próba budowy odgórnej tożsamości europejskiej. No ona jest budowana właściwie dokładnie na tym schemacie. Przed 1945 rokiem historia Europy to jest historia ofiar wyłącznie. Ofiar nacjonalizmów, kolonializmów, deportacji i dopiero po 1945 roku zaczyna się coś pozytywnego. Wystarczy pójść do Muzeum Domu Historii Europy w Brukseli, żeby zobaczyć siłę tego schematu. Tam nie ma miejsca na wspomnianego Szekspira, tam nie ma miejsca na Bacha, tam nie ma miejsca na katedry. Po prostu nie istnieje w ogóle kultura europejska. Istnieje tylko cierpienie i zło wyrządzone w Europie przez istnienie narodów, przez
podział na państwa i dopiero to, co dobre, zaczyna się na zgliszczach II wojny światowej. Czasem warto może też przekornie, jakby to zauważę, tak, żeby też może pogimnastykować wspólnie tutaj nasze umysły, że jak obliczyli antropologowie historyczni, w społeczeństwach prymitywnych 97% tych społeczeństw corocznie, co najmniej raz do roku organizowało wojny między sobą, w których ginęło corocznie nie mniej niż 0,5% całej ludności. I obliczyli ci historycy, że gdyby ten rodzaj, powiedziałbym, no, stosunków międzyludzkich się utrzymał, to w XX wieku musiałoby być wymordowanych 2 miliardy ludzi. Z każdym wiekiem, to jakby historycy zajmujący się takimi wielkimi przekrojami historycznymi, ginie dużo mniej ludzi niż w poprzednim wieku w wojnach. Także XX wiek, jakkolwiek brzmi to dziwacznie, był bardziej humanitarny od wieku XIX, XIX od XVIII. I tak cofając się wstecz, możemy powiedzieć, że to się zmienia paradoksalnie na korzyść, co w niczym nie zmienia cierpień tych, którzy zginęli w XX wieku. Ale spójrzmy i od tej strony na historię.